Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Dzisiaj chciałam Was znowu zabrać do mojej kuchni, póki jeszcze mamy sałaty. Są ostatnie truskawki, chciałam Wam pokazać sałatkę, którą objadaliśmy się od początku sezonu truskawkowego, ale ponieważ sezon się kończy, to opowiem Wam też o tym, jak zrobić opcję, którą będziecie mogli dociągnąć prawie do końca lata. Nasza ulubiona letnia sałatka. Zapraszam na ten odcinek. Sałatki będziemy potrzebować sałaty. Nasze sałaty naprawdę w tym roku wykarmiły nas przez tyle dni. One są tak pyszne. Będziemy je teraz zrywać, a potem udamy się do mojej kuchni i pokażę Wam, jak tę sałatkę przygotowuję. Jest super prosta, kilka składników, robi się ją kilka minut, a po prostu jest cudownie przepyszna. Chodźcie. Duża część naszych sałat już powoli zaczyna rosnąć tak do góry, wiecie, wybija w nasiona, bo są po prostu upały, ale ja te liście, które rosną do góry, próbowałam ich, czym smakują, więc ciągle zrywam i staram się wykorzystać ich jak najwięcej. Tyle czasu poświęciłam, nie chcę, żeby mi się tutaj coś zmarnowało, ale część z nich wygląda ciągle bardzo dobrze. Od początku sezonu robiłam tak, że żeby sobie zerwać liście sałaty, nie zrywałam całych główek, tylko obrywałam zewnętrzne liście. Zdecydowanie w ten sposób przedłużamy życie naszych sałat i naprawdę my codziennie staramy się zjeść pełną miskę sałaty, także wystarczyło wszystko, co siedzieliśmy. Także obrywam z reguły właśnie te liście zewnętrzne. Ja tutaj mam taką miskę, którą to jest miska od spinera do sałaty, więc staram się od razu te liście wypełnić całą tą miskę, bo wiem, że ona idealnie potem wpasuje się w taką ilość, jaka będzie nam potrzebna do tej naszej dużej miski, którą tak lubicie, bo zawsze komentujecie, że to jest super miska, taka płytka, a duża. No dobra, słuchajcie, miska gotowa, zabieram Was znowu do mojej kuchni. Sałata już umyta. Od sałaty może zaczniemy. Słuchajcie, sałata z ogrodu to jest najlepsza rzecz na świecie. Po prostu jeżeli miałabym Wam polecić jedno warzywo, od którego warto zacząć, to własna sałata to jest naprawdę to. One są tak chrupiące. Po prostu zupełnie inaczej smakują. Michał mi zawsze mówi o tym, że nie lubił jeść sałaty do czasu, aż spróbował tej naszej własnej, takiej zerwanej chwilę przed zjedzeniem. Ale ponieważ uprawiamy ją ekologicznie, to bardzo istotne jest to, żeby ją dobrze umyć. Ja z reguły idę sobie do ogrodu właśnie z tą częścią spinera. To jest takie urządzenie, które pozwala nam odwirować sałatę z wody. Zbieram sobie te sałaty, rwę je na kawałki, potem płuczę bardzo dokładnie, sprawdzając, czy nic tam aby po nich nie chodzi. Potem przepłukuję szybciutko na tym i wkładam do spinera. Spinery są, słuchajcie, z mnóstwa firm, także na pewno znajdziecie taki, który będzie Wam odpowiadał. Zamykamy to nasze pudełeczko, trzymamy i robimy kręcioła. Kręcimy tak około pół minuty, żeby cała ta woda została odseparowana. Sałata już jest sucha, a woda zostaje nam na dnie naszego pojemnika. Zobaczcie, ile wody tutaj jest w środku. Naprawdę dużo. Jeżeli uznacie, że jeszcze coś tam jest zbyt mokre, to warto tę wodę odlać i jeszcze raz zakręcić. Bardzo chciałam zapisać tę sałatkę tutaj na kanale, pomimo tego, że ona jest super prosta. Ale wiecie, ja naprawdę to najbardziej lubię takie jedzenie, które składa się z kilku składników, super jakości, jest przepyszne i takie właśnie jemy najczęściej. Ale chciałam ją zostawić na kanale, bo jej nie ma, a to jest to, co jedliśmy najczęściej. Jak są takie gorące dni, to zaczynamy z reguły od tego, że miksujemy sobie owoce, które teraz są dostępne, czyli bardzo długo u nas to były truskawki z jogurtem, odrobiną syropu klonowego albo czasami odrobinę owsianki tam dorzucam, a potem już jak jesteśmy, robimy się głodni, to robimy sobie tę sałatkę i w zależności od tego, jaki mamy czas w sezonie, zaczynamy od truskawek, a potem jak truskawki się skończą, jeszcze chciałam pokazać, bo są ostatnie truskawki, jak truskawki się skończą, to do tej sałatki dokładamy nektarynki, brzoskwinie, również jest to świetna opcja, także jak truskawki się skończą, to przejdźcie właśnie w ten element słodki, który warto do niej dodać. I cóż będziemy potrzebować i jakie będą nasze składniki? Mamy naszą sałatę. Ile tutaj jest? Powiedzmy, że 3 garści. Ja z reguły patrzę sobie, ile zajmuje mi dokładnie ta plastikowa część tego mojego pojemniczka, bo to jest taka ilość sałaty, jak mi do niej pasuje. Bierzemy naszą miskę i już będziemy dorzucać poszczególne składniki. Ja tę sałatę już troszeczkę porwałam, ale może jeszcze trzeba będzie ją na troszeczkę mniejsze kawałki porwać. Ponoć najlepiej jest robić to rękoma.
Oprócz sałaty będziemy potrzebować pomidory. Jeszcze nie mamy własnych, oczywiście jak tylko pojawią się własne, to będzie to najlepsza rzecz na świecie, bo te nasze są po prostu genialne. Ale mam też dostęp do dobrych pomidorów malinowych od początku maja, także dopóki nie mamy własnych, to jemy tamte. Elementem słodkim w naszej sałatce będą tym razem truskawki, ale oczywiście możecie potem spróbować właśnie z nektarynkami i z brzoskwiniami. No i będziemy mieć element tłusty. Tłustym elementem będą dwa sery. Tutaj dzisiaj dodam buratę, natomiast oczywiście buratę możecie zastąpić mozzarellą, czy porwać jedną większą kulkę, czy kupić sobie takie mini mozzarelki. Tu już to, co lubicie, to będzie świetnym dodatkiem. Te składniki łączą się dla mnie po prostu genialnie. Można też dodać, dzisiaj tego nie będziemy robić, ale można dodać podprażone na przykład orzeszki piniowe, słonecznik, jeżeli lubicie taki element chrupiący. I do całości będziemy dodawać winigret, który będzie z mojej ulubionej oliwy, ale ja lubię, tak jak Wam zawsze mówię przy sałatkach, lubię oliwy z oliwek, które są o delikatnym smaku. Jeżeli lubicie takie ostrym, to przecież to też jest ok. Najważniejsze, żeby to dodawać, co Wam smakuje. Jeżeli jakiś element jest taki, którego nie znosicie, po prostu go pomińcie albo zastąpcie czymś, co ma podobny smak, a Wam akurat pasuje. Przecież nie chodzi o to, żeby jeść to, co ktoś tam robił, tylko to, co będzie Wam smakowało. Dobra, sałata jest dodana, jest jej naprawdę, naprawdę dużo. I teraz będziemy kroić do tego pomidory. Pomidory oczywiście są umyte. Oczywiście, kiedy pojawią się nasze pomidory, wiecie, że ja lubię taką tęczę pomidorową, to wtedy robię taki miks, czyli łączę pomidory czarne z żółtymi, z zielonymi. Fantastycznie to wygląda. Jest bardzo ciekawe, szczególnie jak ktoś przychodzi, nigdy takich pomidorów własnych nie jadł, no to to jest to. No ale dopóki się jeszcze nie pojawią, ja w tym roku siałam moje pomidory dość późno, bo jednak na początku marca, także będziemy się cieszyć nimi w sierpniu, ale na razie malinowe też świetnie smakują. Nie powiedziałam Wam, z czym będziemy łączyć oliwę. Oliwę będziemy łączyć z octem balsamicznym o smaku truflowym. To jest nasze odkrycie tego roku, chociaż to balsamiko z truflami mamy od zeszłego roku. Dwie sztuki. Ja po prostu kupiłam sobie je na zapas. One mają bardzo długi okres przydatności do spożycia. I do tej pory octy balsamiczne z truflami wydawały mi się zbyt ostre. Ale ten jest tak delikatny, że stwierdziliśmy, że my chyba do wszystkiego będziemy dodawać. I w tym roku to jest nasz hit. Bardzo często pytacie się, jakie ciekawe produkty z kuchni polecasz. To ten ocet, o już widzę, że zużyliśmy po prostu 3/4, to jest firma Remodena. Ja zobaczę, czy w ogóle uda mi się to w internecie dla Was znaleźć. Ja kupuję to stacjonarnie na Bazar Kulkuska w Warszawie, w włoskim sklepie. Ale jest po prostu genialny. Pomidory oczywiście dorzucam do naszej sałatki. Staram się jakoś tak w miarę równo rozrzucić po sałatce. Fantastycznie ta czerwień pomidorów wygląda na tej zielonej sałacie. Jest to piękny kontrast. I za sekundkę będę wkrawać do nich truskawki. Kolejny dodatek do naszej sałatki to oczywiście truskawki. Szkoda, że są już ostatnie, ale ostatnio właśnie pan, z którego tutaj kupujemy na takie rozstawiony stędzik gdzieś na naszej wiosce, właśnie powiedział, że to już jest koniec. Nie ma już nic, więc cieszymy się tymi. Oczywiście potem truskawki można dostać, bo my w ogrodzie jeszcze swoje truskawki będziemy mieć. Ja je dość późno kupiłam, sadzonki, i będą właśnie plonowały za sekundkę. Także one, jak te skończą kupne, to będą wreszcie nasze. Truskawki tnę na połówki albo na trzy, w zależności jak są duże. Głównie chodzi mi o to, żeby one były troszeczkę mniejsze niż te nasze pomidory. Truskawka daje nam dwa smaki, bo nie dość, że daje nam słodycz, to też daje nam taką lekką kwasowość. Także bardzo ładnie to się przełamuje, pięknie łączy się z pomidorem. Dla mnie to było jedno z fajniejszych odkryć. Właśnie truskawki, one polane octem balsamicznym, jaki by on nie był, niekoniecznie musi być ten truflowy, ale on tak fajnie podkręca ich smak i one się robią zupełnie nie słodkie, a bardziej wytrawne w tej naszej sałatce. Truskawek dodaję około kilkunastu, maksimum do 20, jeżeli są mniejsze też, żeby nie było ich za dużo. Natomiast koniecznie spróbujcie, jak już przyjdzie pełnia lata i będą dostępne brzoskwinie nasze, te polskie, takie naprawdę soczyste, nie takie, wiecie, jak są w tych plastikowych pudełkach, które są twarde jak kamienie. Ja tutaj mamy taki targ, na którym pan przywozi swoje własne brzoskwinie. To jest zupełnie inne doświadczenie, takie, wiecie, idealnie soczyste, spływające po prostu po brodzie sok. To jest to. I ta sałatka właśnie z brzoskwiniami jest świetna. Jak nie ma brzoskwin, to można też spróbować z nektarynkami. Odstawiam truskawki i biorę się za nasze sery.
Słuchajcie, moja burrata pochodzi z Lidla. Uważam, że jest całkiem naprawdę spoko. Oczywiście we wszelkiego rodzaju sklepach włoskich dostaniecie takie buraty, wiecie, original, więc co kto lubi. Burrata jest bardzo ciekawym serem. On trochę będzie Wam przypominał mozzarellę, ale jak rozerwiecie, to w środku jest taki dużo bardziej lejący się miąższ. To jest bardzo ciekawe, a z zewnątrz jest taki bardziej chrupki, tak jak mozzarella. Także to jest ciekawy ser do spróbowania, jeżeli nigdy go jeszcze nie próbowaliście. Oczywiście tutaj też można dodać mozzarellę albo mini mozzarellę. Natomiast burrata ma w sobie taki element płynny, mleczny, który bardzo fajnie się łączy właśnie z oliwą i z octem. Także ja bardzo, bardzo lubię. Jadłam kiedyś w restauracji też bardzo ciekawie podaną burratę, która była podana z jakimiś takimi chrupkimi elementami na wierzchu, w sosie, ale jako cała. Także to też jest ciekawa opcja, żeby spróbować. Ale my dzisiaj ją porwiemy na drobne kawałki. Będzie pięknie wyglądała. I będzie taki element chłodny. Lekko właśnie tłusty. Oczywiście mamy też tutaj białko. Także super. No i teraz oczywiście dodajemy sól. Taką porządną szczyptę. Następnie pieprz. Którego nie ma. Ja całość po prostu polewam oliwą, tak około 5 łyżek oliwy na sałatę i staram się to robić właśnie w taki sposób, żeby ona pokryła nam naszą sałatkę z wszystkich stron. I bardzo często robię tak, że mieszam tę sałatkę dopiero, kiedy wszyscy goście przyjdą. Ona na razie tak pięknie wygląda i jak już zobaczą, jak ona się prezentuje, to potem przemieszam wszystko łyżkami do sałaty. No i nasz ocet balsamiczny o zapachu i smaku truflowym. To jest po prostu, słuchajcie, spróbujcie znaleźć. Nie każdy taki ocet smakuje dobrze. Dla mnie bardzo często właśnie te truflowe octy są takie za dominujący jest ten smak, a tutaj to jest idealnie wyważone, więc się zawsze cieszę, jak taki produkt znajdę i nie wiem, czym on stał w szafce tyle czasu, dlatego że tyle tych octów spotkałam, które mi tak nie do końca podchodziły. I ostatnim elementem, który będziemy dodawać, to będą płatki parmezanu. Ja mam gotowe, oczywiście najfajniej byłoby mieć porządny kawałek parmezanu, który ścieracie po prostu obieraczką do warzyw. Ale ja tutaj sobie przyspieszam. Jest gorąco. Ja lubię, kiedy wszystko dzieje się szybko, w szczególności w kuchni, jak jest właśnie taki gorący dzień. To dla mnie jest to najszybsze danie, bo ja robię je dosłownie w 5 minut. I wiem, że Wam też się pewnie śpieszy. Wolicie resztę czasu spędzić sobie tak, jak lubicie. Oczywiście ruszamy jeść na zewnątrz, po to jest nasz stół, po to jest tam tak fajnie, mamy cień, także jemy na zewnątrz, patrzymy jeszcze, ile z tych sałat uda nam się zerwać jeszcze do końca sezonu. Wysiałam już teraz kolejne, więc zobaczę, jak one będą rosły. Mam nadzieję, że się uda jeszcze w wakacje pokorzystać. Sporo z nich nie wybiło jeszcze w nasiona, także jestem w dobrej myśli. Idziemy jeść. Ta sałatka może być świetnym dodatkiem do większego grilla czy przyjęcia, kiedy chcecie zrobić jakąś taką większą imprezę, bo każdy może sobie ją nakładać. Ale oczywiście to jest też świetna sałatka wtedy, kiedy chcecie mieć taki dzień, kiedy jecie coś lekkiego, nieobciążającego. My po prostu jemy ją bardzo często na lunch, bez żadnych dodatków. A czasami robimy sobie na przykład grzanki z jakimś takim masełkiem czosnkowym, czy po prostu taki lekko podpieczony chleb. Czasami to jest pita. No tutaj jest, słuchajcie, sami możecie sobie powymyślać, co do tego można dodać. Ja mam nadzieję, że spróbujecie. Jadłam ją już tyle razy, że po prostu jeżeli komuś się będzie smakować, to po prostu ma inne smaki niż ja. Ja gwarantuję, że to jest coś przepysznego, bo tyle razy naprawdę wszystkim u nas w domu wyjątkowo ona smakowała. Słuchajcie, dajcie mi znać w ogóle, jak przepisy Wam się sprawują. Super, jak piszecie, że się udało. Super, jak tagujecie mnie na Instagramie. Wiem, że dużo z Was już zaciera ręce na to, żeby robić własne frytki z cukinii. Ten taki hitowy przepis z zeszłego roku. Ja będę też w tym roku testować inne, ale chciałam Wam powiedzieć, że na blogu możecie zobaczyć, jest przepis na frytki bistro bez tłuszczu z ziemniaków. Możecie też je spróbować. Są inną metodą zrobione bez tłuszczu niż te frytki z cukiniowe, które robiłam. Wrzucę Wam tutaj w opisie też link do tego przepisu. Mam nadzieję, że spróbujecie. U nas też to jest ogromny hit. Jeżeli dzisiejsze wideo Wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się we wtorki 9, w czwartki 16 i w niedzielę 9. Do zobaczenia w następnym odcinku.